4, 3, 2, 1! Witajcie! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o królach i arystokracji, którzy posiadali swoje osobiste menażerie, w których trzymane były zwierzęta, takie jak lwy, tygrysy, słonie i wielbłądy. Przez wieki ludzie fascynowali się egzotycznymi zwierzętami i często władcy traktowali je jak symbole swojej władzy i bogactwa. Oto ośmiu władców, którzy posiadali prywatne małe zoo. Numer 8. Henryk I, król Anglii, był jednym z takich władców. Posiadał on menażerię w Woodstock, która była jedną z największych kolekcji dzikich zwierząt w Europie w swoim czasie. Wśród egzotycznych zwierząt znajdowały się m.in. lwy, lamparty i niedźwiedzie. Władca spędzał tam wiele czasu, obserwując zwierzęta, co zainspirowało go nawet do napisania książki o myślistwie. Numer 7 Fryderyk II, cesarz rzymski i król Sycylii. Słynął z miłości do zwierząt i posiadał wielką kolekcję w swoim pałacu w Palermo. Jego menażeria była jedną z największych w Europie i składała się m.in. z lwa, nosorożca, wielbłądów i słoni. Fryderyk II często zapraszał do swego pałacu uczone osoby, aby rozmawiać z nimi na tematy związane z naturą i zwierzętami. Numer 6 Ludwik IX, król Francji, również posiadał menażerię w Anboise, w której trzymane były lwy i niedźwiedzie. Władca miał w zwyczaju przeprowadzać walki między zwierzętami i organizować dla swoich licznych gości z najwyższych kręgów spektakularne pokazy. Zanim przejdziemy dalej, subskrybuj nasz kanał, żeby nie ominęły Cię inne ciekawostki historyczne. Numer 5 Maurycy I, cesarz bizantyjski, posiadał menażerię w Konstantynopolu, w której trzymane były słonie, tygrysy, niedźwiedzie i wiele innych zwierząt. Cesarz był zafascynowany egzotycznymi zwierzętami i często podróżował, aby zdobyć nowe okazy dla swojej kolekcji. Numer 4. Jan III Sobieski, król polski, posiadał menażerię w Wilanowie, w której trzymane były m.in. lwy, tygrysy i słonie. Władca, który sam nazywany był lwem Lechistanu, bardzo cenił sobie swoje zwierzęta i często organizował dla nich specjalne przyjęcia i bankiety. Numer 3. Ferdynand II, król Neapolu, posiadał menażerię w pałacu książąt medyceuszy w Neapolu, w której trzymane były m.in. lwy, tygrysy i słonie. Władca był zafascynowany egzotycznymi zwierzętami i zawsze marzył o posiadaniu swojej własnej menażerii. W końcu udało mu się to zrealizować, kiedy został królem Neapolu w 1495 roku. W pałacu Medyceuszy zbudował ogromną menażerię, w której trzymane były m.in. lwy, tygrysy, słonie, a także żyrafy, lamparty i hieny. Zwierzęta te były później wykorzystywane podczas królewskich ceremonii i parad dla zwiększenia prestiżu samego władcy. Numer 2. Innym znanym władcą, który posiadał swoją własną menażerię, był Henryk III, król Anglii. W Tower of London, jednym z najbardziej znanych zamków w Anglii, Posiadał on swoją menażerię, w której trzymane były m.in. lwy, lamparty, niedźwiedzie, a także słonie. Część z tych zwierząt została sprowadzona z krajów afrykańskich, a król z dumą prezentował je swoim gościom. Numer 1 Manuel I był cesarzem bizantyjskim, który również posiadał swoją menażerię w Konstantynopolu. Z kolei Fryderyk Barbarossa, cesarz rzymski, Miał menażerię w swoim pałacu w Sycylii, w której trzymane były między innymi lwy i niedźwiedzie. Nie tylko królowie i cesarze mieli swoje menażerie. Bogaci arystokraci również byli zafascynowani egzotycznymi zwierzętami i trzymali je w swoich pałacach. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest kolekcja zwierząt hrabiego von Bissinga, która była trzymana w Zamku Rejnek w Niemczech. Hrabia miał w swojej kolekcji m.in. lwy, słonie, krokodyle i hipopotamy. Można by wymieniać wiele innych przykładów, ale ważne jest to, że posiadanie menażerii było symbolem bogactwa i prestiżu w średniowieczu. Wielu władców i arystokratów konkurowało ze sobą, kto ma większą i bardziej egzotyczną kolekcję zwierząt. Jednak trzymanie dzikich zwierząt w niewoli zawsze budziło wiele kontrowersji i wywoływało wiele pytań dotyczących etyczności takiej praktyki. Dzisiaj menażerie są już rzadkością, a dzikie zwierzęta trzymane są głównie w parkach i rezerwatach przyrody. Mimo to dziedzictwo menażerii wciąż przypomina nam o dawnych czasach, kiedy bogaci i wpływowi ludzie trzymali egzotyczne zwierzęta jako symbol swojego statusu i władzy. Choć dzisiaj już nie jest to akceptowane, to warto pamiętać, że menażerie były także źródłem naukowych badań i poznania egzotycznych gatunków. Ciekawostką jest, że wielu władców, którzy posiadali menażerie, twierdziło, że ich związek z egzotycznymi zwierzętami był głębszy niż tylko kolekcjonowanie i pokazanie swojej potęgi. Ostatni władca Cesarstwa Rzymskiego Zachodniego miał być przyjacielem lwa, który miał go bronić przed złymi ludźmi. Z kolei Maurycy I Bizantyjski miał mieć osobisty związek ze swoimi słoniami, które pomogły mu w zwycięskiej bitwie. Mając na uwadze negatywne skutki trzymania egzotycznych zwierząt w niewoli, dzisiaj wiele państw wprowadziło surowsze przepisy i ograniczenia dotyczące posiadania menażerii. Wiele organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt sprzeciwia się trzymaniu zwierząt w niewoli, zwłaszcza tych pochodzących z dzikiej przyrody. Podsumowując, menażerie były jednym z symboli bogactwa i władzy w czasach średniowiecza, ale jednocześnie przypominają nam o naszej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt i ich naturalne środowisko. Dzięki menażeriom możemy poznać historię i kulturę wielu krajów, ale zawsze powinniśmy pamiętać, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako ozdoba czy atrakcja. Ale jako równoprawne istoty wymagające poszanowania i opieki. Subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o historii, której nie uczy się w szkole. Do zobaczenia!